Ten konkurs został przeprowadzony, został wyłoniony kandydat, natomiast nie doszło do podpisania umowy z wyłonionym kandydatem. Na pewno będzie musiał być nabór na to stanowisko. Poprzedni konkurs wygrała obecna wiceburmistrz Wałcza Joanna Rychlik-Łukasiewicz. Wątpliwości budziło doświadczenie kandydatki na stanowisku kierowniczym w urzędzie. Była ona bowiem wiceburmistrzem dopiero od roku. Natomiast jej wcześniejsze doświadczenie na stanowisku dyrektorki szkoły według przepisów nie oznacza jednoczesnego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w urzędzie. Dlatego nie podpisano umowy z kandydatką. Kolejny konkurs ma zostać rozpisany w ciągu kilku dni. Władze miasta obawiają się jednak, że Wałcz będzie musiał jeszcze długo czekać na nowego sekretarza, bo do tej pory żaden z kandydatów nie spełniał określonych ustawą wymogów.